Elka gra. Dzień dobry, pani Elko. Dzień dobry, panie redaktorze. A więc spotykamy się ponownie. Młodszym słuchaczom przypominam, iż pani Elka gra już szósty. Siódmy rok. Znowu się pomylił, to słabo zaczął dzisiaj. Siódmy rok z tematu filmy polonijne. Dziś kolejna porcja pytań. Poproszę teraz pana notariusza o dwa zestawy pytań. Proszę bardzo, oto trzy zestawy pytań dla pani Elki. Temat filmy polonijne. Nagroda umowna. Który zestaw pani wybiera? Pierwszy. Proszę bardzo, oto zestaw drugi i pytanie pierwsze. Ale przedtem poproszę jeszcze panią o założenie słuchawek. Czy pani mnie dobrze słyszy? Nie. Wobec tego czytam pytanie pierwsze. Ale zanim je przeczytam, chcę pani zaproponować małą zabawę w skojarzeniu. I co też pani na to? Z miłą chęcią, panie redaktorze. No to uwaga. Robot. Automat. Brawo! Garsonka. Żona kelnera. Ale śmieszne! To słabe jest bardzo. To kaliber. Ptak. Knebel. Pierożek ze śliwką. Pierożek ze knebel, zjedz go. Kula. Utyka. Łowicz. Polować. Medici. Lekarze. Miecz. Posiadać. Piekło. Szczypało. Solo. Cukrzy. Siwa. Ziemia. Popielata. To świetny. Tłuszcza. Wazelina. Tom. Wuj. Ziąb. Kieł. To są debile. Brawo. To wszystko są debile. Brawo, duże brawo, pani Elko. Bardzo dobre. No a teraz już czytam pytanie pierwsze. No nie lecz Szymie, no ale bzdury. Nie będę przy nich występowała. Czas start. Zdoda, panie, okropne. Proszę podać tytuł znanego filmu dokumentalnego obrazującego dramatyczne zmiany w organizacji ruchu kołowego w rejonie Placu Trzech Krzyży ze szczególnym uwzględnieniem odwrócenia kierunku jazdy pojazdów na odcinku Krucza Książęca. Lecą z Żurawiej. Świetnie! Na sygnale! Fatalne wszystko! Cicho, Hołoto! Pytanie drugie. Wymienić tytuł filmu gloryfikującego życie tatrzańskich górali. Jego do kabiny! Czy mogę jeszcze raz prosić o powtórzenie pytania? Najuprzejmie proszę. Proszę wymienić tytuł filmu gloryfikującego życie tatrzańskich górali. Narodziny gazdy. Znakomicie! Brawo. 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 No i pytanie ostatnie. Słuchawki poprawię! No niestety, pani czas już minął. Wobec tego pozwoli pani, że zapytam jeszcze na koniec, czy zamierza pani grać dalej. Czy mógłby pan powtórzyć pytanie? Jasne, a zatem, proszę państwa, do zobaczenia za miesiąc. Stary mi pytania przygotuje, ten stary dziadek. Żenujące, żenujące. Chamy, chamy. Taki rozpięty.